Uczniowie pierwszego liceum ogólnokształcącego imieniem króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie dbają o propagowanie kultury kaszubskiej, czego efektem jest czwarty już Dzień Kaszubski. Wielu ludzi, widząc dzisiaj ten festiwal czy ten konkurs, też chciałoby tutaj uczestniczyć, brać udział. A to nie jest takie proste. Do tego trzeba się przygotowywać od maleńkiego. Pierwsze liceum ogólnokształcące w Wejherowie jest jedyną szkołą ponadgimnazjalną w powiecie, która uczy języka kaszubskiego, a od kilku lat uczniowie sprawdzają poziom znajomości tego języka na egzaminie maturalnym. Absolwentem placówki jest profesor Gerald Labuda i ku jego pamięci cyklicznie organizowany jest Dzień Kaszubski. W tegorocznej edycji wprowadzono szereg konkursów. Młodzież rywalizowała w następujących kategoriach: recytacja w języku polskim, recytacja w języku kaszubskim oraz poezja śpiewana. Występom uczestników wnikliwie przyglądało się jury w składzie Teresa Karwowska, Artur Sychowski i Roman Drzeszczan. Rozstrzygnięto wyniki powiatowego konkursu Miejsca, Ludzie, Wydarzenia w kategorii praca literacka, praca plastyczna, film oraz fotografia. Występy konkursowe uzupełniły przedstawienia artystyczne oraz pokazy filmów. Prac sporo, jak widać właśnie, o czym świadczą wystawy. Wspaniałe prace literackie, ale co nas bardzo cieszyło, na co żeśmy kładli duży nacisk, mamy aż 27 recytatorów z kategorii recytacji poezji śpiewanej, polskiej i kaszubskiej. Także to uważamy naprawdę za nasz sukces, bo w poprzednim roku tej poezji śpiewanej było mniej, a w tym roku nawet pojawiła się w języku kaszubskim. Może dwie prezentacje, ale dla nas to jest sukces, bo coś drgnęło. Organizatorzy zadbali nie tylko o walory artystyczne, nie zabrakło kaszubskiej literatury, wyrobów oraz smakołyków.